Cześć, tu Magda z Wnętrza Zewnętrza. W tym odcinku porozmawiamy sobie o odnawianiu mebli, o przemalowywaniu mebli dokładniej. Natomiast to nie będzie taki profesjonalny poradnik od zera, co należy przygotować, jaką farbę wybrać, w którym momencie co, bo szczerze mówiąc, ten temat jest tak szeroki, że po pierwsze raczej by się to nie zmieściło w jednym odcinku. Po drugie zbierałam się do niego długo właśnie przez to, że chciałam to zrobić tak bardzo pro. A w końcu zauważyłam, rozmawiając z Wami prywatnie na różnych czatach czy doradzając znajomym, że właściwie nie jest potrzebny aż tak dokładny i specjalistyczny poradnik, a jeżeli ktoś chciałby się za to tak zabrać szerzej, to takie poradniki już są. I mogę Wam polecić dwie książki, Meble od nowa oraz Tapiceruj, które są z tej samej serii i zostały naprawdę fajnie opracowane. W środku jest dużo takich sprytnych trików, które przydadzą się też doświadczonym osobom, a dla początkujących będą fajnym wprowadzeniem krok po kroku, jakie narzędzia, jaka farba, jak ugryźć dany temat. Oczywiście obie książki znajdziecie w naszym sklepie na wnętrzazewnętrza.pl. Natomiast ja Wam opowiem o swoich meblach, o tym, jak je przemalowywałam, jakich farb użyłam i jak to się sprawdza. Bo prawda jest taka, że prawie każda farba nada się do mebli, tylko po prostu różny efekt osiągniemy i różną wytrzymałość to będzie miało. I każdy mebel można przemalować. Nawet taki śliski, nawet z okleiną, nawet nie musimy go szlifować. Serio. Czasem mówi się, że nie można, tak się nie robi. No tak się nie robi, jak chce się zrobić pro. Ale jeżeli mamy stary mebel, którego już specjalnie nie potrzebujemy, to lepiej dać mu takie drugie życie, niż wywalać go na śmietnik. Choć oczywiście najlepiej po prostu, jeżeli już nie chcemy sami mu dawać drugiego życia, to dać komuś, żeby ktoś mógł dać mu drugie życie. Natomiast przemalowywanie jest serio najprostszą formą i jak obserwujecie różne dziewczyny, które robią świetne metamorfozy, które pokazują na blogach, na Instagramie, to one często wspominają, jakich farb używają i czasem są to farby zdecydowanie niededykowane do mebli i to się sprawdza. Też, tak jak u mnie. Nie jestem w tym osamotniona. Serio, z jednej strony warto robić porządnie, a z drugiej strony życie życiem i nie zawsze jest na wszystko czas, nie zawsze są na wszystko pieniądze. I wtedy warto wiedzieć, że są też inne sposoby. Moim ulubionym meblem w domu jest ta szafa, którą mam z Politechniki Warszawskiej. Wyobraźcie sobie, że Wydział Elektroniki pozbywał się starych mebli przed remontem i zamiast zapłacić firmie, która zabiera stare meble, wystawili ogłoszenie w internecie, że można zabrać i udało mi się upolować właśnie taki regał, więc też duży szacunek dla Wydziału Elektroniki, że ktoś tam wpadł na to, że można po prostu meble oddać, a nie płacić za ich utylizację. I ta szafka była po prostu drewniana, to był taki drewniany fornir i ogólnie była w niezłym stanie, ale miała jakieś ubytki, więc wykorzystałam szpachlę do drewna. Nie miała uchwytów, a nie było też kluczyka, więc uchwyty zostały tutaj dorobione. Trzeba było po prostu przewiercić drzwiczki, no i na śrubę. Wiecie, jak to uchwyty. Natomiast szyby są nowe od szklarza, a cała reszta została przeze mnie przemalowana farbą kredową Anisloan. Farba kredowa jest rozpuszczalna w wodzie, co ma ten plus, że jak długo stoi i trochę przyschnie, to prawdopodobnie da się ją jeszcze trochę rozpuścić i wykorzystać. Jeżeli po kilku latach jakiś ubytek będzie i chcielibyśmy coś poprawić, pewnie nie jest to zalecane i pewnie ma jakieś gorsze właściwości, ale mówię Wam jak jest, w razie jakiejś awaryjnej sytuacji, to ta możliwość rozpuszczania w wodzie się przydaje. Natomiast jeżeli pomalujemy mebel farbą, która jest rozpuszczalna w wodzie i potem zachlapiemy go wodą, no to zostaną ślady i to nie będzie fajnie wyglądało, dlatego trzeba taki mebel zabezpieczyć. I tutaj wykorzystałam do tego wosk, to czuć troszeczkę w dotyku nawet, natomiast wosk nie jest moim ulubionym sposobem wykończenia. Wtedy wydawał mi się
okej. I ogólnie jest okej, ale ja fanką wosku nie jestem, więc teraz chętniej sięgam po lakier, zwłaszcza, że jest lakier matowy, który daje fajny efekt. Farby kredowe mają ten plus, że mają bardzo dobrą przyczepność i faktycznie nieźle się sprawdzają bez nadmiernego przygotowywania podłoża, że możemy po prostu umyć mebel, a nie musimy go jakoś specjalnie ścierać, szlifować i nie wiadomo co robić, żeby ta przyczepność podłoża była lepsza. Ta komódka to popularny model z IKEA, nie pamiętam teraz nazwy, ale to jest jedna z tych najtańszych, sosnowa, która jest świetnym materiałem pod różne projekty DIY. W internecie znajdziecie całą masę pomysłów, łącznie z łączeniem kilku takich komódek w większy mebel, z dorabianiem nóżek, no cała masa różnych pomysłów. Ja planowałam ją tylko przemalować i wymienić uchwyty. Chciałam, żeby były złote, tak jak w niebieskiej szafie, jednak po przemalowaniu uznałam, że te drewniane uchwyty świetnie tutaj wyglądają i zostawiłam je tak, jak były. Malowanie takich mebli z surowego drewna to jest największa przyjemność. Drewno cudownie chłonie farbę, od razu widać efekty, ta farba dobrze się trzyma, jest to bardzo satysfakcjonujące i wystarczy kupić po prostu farbę do drewna. Ja kupiłam tutaj farbę Tikurili. To jest Tikurila Aqua chyba, no nie wiem, w każdym razie zwykła farba do drewna, mała półrzeczka, tania metamorfoza i mam mebel w tym kolorze, w jakim chciałam, bo tego czerwonego mi tu w salonie trochę brakowało. Te krzesła są ze mną już od kilkunastu lat, dostałam 4 razem z byłym mężem po ślubie od teścia, który przemalował je na czerwono farbą do drewna Śnieżka. Niesamowite, że po tylu latach pamiętam jeszcze takie szczegóły. I to były 4 czerwone krzesła. To jest popularny model Iwar. Mam nadzieję, że jest jeszcze dostępny w IKEA, bo te krzesła są naprawdę świetne. I to, że można je pomalować tak łatwo na dowolny kolor, daje nam olbrzymie możliwości. Są wytrzymałe i trwałe. Po wielu latach, jak widzicie, wciąż mają się bardzo dobrze. Ich konstrukcja jest mega stabilna. No a drewno to drewno. I tutaj po tylu latach i to nie takiego zwykłego korzystania, ale też przeprowadzki, potem jako krzesła techniczne, krzesła w pokojach dzieci, one naprawdę przeszły wiele. I są trochę poobijane, natomiast w momencie, kiedy jest jakieś obicie, to wychodzi spod spodu drewno i to wygląda bardzo kulturalnie. Natomiast to krzesło przemalowałam, ojej, kiedy ja to zrobiłam? Z 2 lata temu chyba, na zielono, przy okazji malowania pokoju córki. Cały pokój zmienił swoją kolorystykę, no i czerwone krzesło tam już nie pasowało, więc zanim kupiłam krzesło na kółkach, które teraz już córka ma, to zdecydowałam się po prostu przemalować jedno z tych starych krzeseł i wykorzystałam do tego, uwaga, uwaga, farbę do ścian. Tą samą, którą malowałam ścianę i potem po prostu pomalowałam krzesło też lakierem do mebli. W ten sposób jest zabezpieczone. Siedzisko malowałam kilkoma warstwami tego lakieru. Nie pamiętam, 2, 3. Natomiast na pewno więcej niż jedna. I teraz faktycznie łatwo się je myje. Minus jest taki, że jak to zielone krzesło się obije, to wychodzi spod spodu czerwony kolor. Tutaj na krawędziach trochę to widać, tu na szczycie, choć tu wygląda mi na zdrapane, co nie jest zaskakujące w przypadku krzesła w pokoju dziecięcym. Niemniej jak na taki czas i tak trzyma się nieźle. Zakładałam, że to będzie rozwiązanie tymczasowe, a myślę, że posłuży jeszcze parę ładnych lat i może kiedyś zdecyduję się je przeszlifować i pomalować, tym razem już porządnie farbą do drewna. Ten mebel jest najbardziej zaskakujący ze wszystkich mebli, które przemalowałam samodzielnie, które mam u siebie w domu, gdyż do przemalowania tej komody wykorzystałam farbę do płytek, którą malowałam w kuchni, trochę mi zostało i uznałam, że ten kolor świetnie się tutaj odnajdzie i faktycznie wygląda dobrze. Natomiast pytanie, jak z przyczepnością? No bo założenie jest takie, że skoro farba trzyma się płytek, no to chyba powinna się też trzymać okleiny, bo tu była taka brzozowa okleina. Płytki są śliskie, okleina stosunkowo też, więc wydawałoby się, że podobna sytuacja. No i faktycznie trochę tak, jednak
Ta farba ma trochę taką konsystencję gumowatą, więc ponieważ tu obok jest huśtawka, gdy dzieci się huśtały, to trochę tą komodę tak skubały i jak już troszeczkę napoczęły, to dalej można było ściągać farbę płatami. No i tu od boku zrobiła się taka nieestetyczna dziura farbowa, którą po prostu któregoś dnia zamalowałam z powrotem i od tamtej pory nie ma żadnego problemu. Nie zabezpieczałam tej farby już żadnym lakierem, po prostu pomalowałam farbą do płytek i zrobiłam to 2 lata temu. No i jak na 2 lata, to uważam, że jest w niezłym stanie. Faktycznie, no jakby się przyjrzeć, to tutaj na narożniku trochę się ściera. Natomiast myślę, że to jest wpisane w takie naturalne zużycie drewna i zdecydowanie efekt oceniam jako dobry. Natomiast to nie jest tak, że rekomenduję Wam używanie farby do płytek. Zdecydowanie spodziewam się, że farby do mebli lepiej się nadają do mebli. Natomiast czasem jest tak, że mamy jakieś stare meble, które już są takie o krok od pozbycia się ich, o krok nawet od wyrzucenia. Zamiast wyrzucać, zamiast się pozbywać, można jeszcze spróbować z farbami, tylko niekoniecznie będzie nam się pewnie wtedy chciało szlifować, no bo to może zapylić nam mieszkanie, a nie każdy ma ogród, gdzie może przeprowadzać takie prace. Nie chce nam się inwestować teraz stówę w jakąś porządną farbę w momencie, kiedy chodzi o, nie wiem, stary stolik lak, którego chcemy się pozbyć, a który sam w sobie kosztuje 20 zł, więc wtedy fajnie wykorzystać farby, które już mamy i zrobić taką naprawdę budżetową metamorfozę. I mimo, że farba jest podpisana do ściany, a my mamy stolik, a nie ścianę, to prawdopodobnie jak pomalujemy nią stolik, to też to da radę. Nie posłuży pewnie 10 lat. Nie będzie takie super, ale też będzie ok. Więc jeżeli macie tego typu meble, to warto odważyć się na eksperymenty, a jeżeli chcielibyście zrobić porządnie, no to polecam książkę, o której już mówiłam, Meble od nowa, którą znajdziecie w naszym sklepie na wnętrza-zewnętrza.pl. Meble, które Wam pokazałam, to oczywiście tylko te, które mam u siebie w mieszkaniu. I teraz sobie przypomniałam, że właściwie też nie wszystkie, że jest jeszcze taka półeczka w kuchni, którą przemalowywałam farbą kazeinową. A jeżeli chodzi ogólnie o moje doświadczenie, to chyba najbardziej spektakularna dla mnie była metamorfoza kuchni, przemalowanie wszystkich szafek i z takich pożółkłych, brązowawych zrobiły się biało-niebieskie, góra biała, dół niebieski. To naprawdę wyglądało mega odświeżająco, odmieniło tą kuchnię totalnie, więc polecam Wam sięganie po farby, zarówno do malowania płytek, jak i do malowania mebli, nie do malowania podłóg, choć oczywiście też zależy gdzie. Na przykład pokazywałam Wam klatkę schodową w starej willi, gdzie drewniana podłoga została przemalowana. Tam też były dywaniki i to naprawdę fajnie się prezentowało i ta podłoga nie niszczyła się tak łatwo. Natomiast wiadomo, inaczej płytki, inaczej drewno. Więc podzielcie się w komentarzach swoimi metamorfozami mebli. Czy zdarzyło Wam się już coś odmalować? Czy wykorzystywaliście farby niezgodnie z ich przeznaczeniem? Chętnie poczytam o Waszych doświadczeniach i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, do wspierania kanału również i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Pa, pa!